Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, chociaż to dzisiejsze powitanie jest troszeczkę nietypowe, bowiem najpierw powitała nas Zuzia, która zaśpiewała bardzo piękną pieśń, pieśń majową, pieśń o Matce Bożej. Dlaczego? No dlatego, że jest miesiąc maj, a jak wiemy, miesiąc maj to owszem miesiąc matur, kłaniam się młodzieży, która zdaje egzaminy maturalne, to miesiąc także pierwszej komunii świętych, także pozdrawiam dzieci pierwszokomunijne, oczywiście miesiąc wiosny, miesiąc miłości, ale nade wszystko, kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. Właśnie Matka Najświętsza odbiera cześć w tym miesiącu poprzez tak zwane nabożeństwa majowe. A nabożeństwa majowe to owszem litania do Matki Bożej, odmawiana, śpiewana, recytowana w gronie rodzinnym, w kościele, czy przy kapliczce, czy przy krzyżu, ale także pieśni, te wspaniałe pieśni maryjne, które śpiewamy, chwalcie łąki umajone, czy bądź pozdrowiona, czy coś jeszcze innego, bądź też właśnie ta piosenka, czy pieśń, którą Państwo przed chwilą wysłuchali w wykonaniu Zuzi. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no właśnie jest miesiąc maj. Jest miesiąc maj, dzisiaj już jest siódmy dzień tegoż miesiąca. Oznacza to, że jutro będzie ósmy dzień maja, a jest to bardzo ważny dzień, bardzo ważna uroczystość, bowiem jest to uroczystość świętego Stanisława biskupa, głównego patrona Polski. Panom Stanisławom kłaniam się bardzo nisko, pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego, żeby wasz patron był dobrym, skutecznym i oczywiście takim kochanym przez was patronem. Poza tym też warto zauważyć, że w tym tygodniu, który rozpoczynamy, będzie jeszcze też bardzo ważna data, a tą datą, kochani, to jest 13 maja. Jak wiemy, 13 maja ma w sobie dwie takie bardzo ważne daty, dwa bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze jest to rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej, dlatego Państwo w tym programie widzą figurkę Matki Bożej Fatimskiej i Zuzia właśnie śpiewała pieśń przy figurce Matki Bożej Fatimskiej. Właśnie 13 maja roku pańskiego 1917 Maria po raz pierwszy objawiła się i objawiała się przez 6 miesięcy. Tak zwany cykl 6-miesięczny, 13 maja, 13 czerwca, 13 lipca, 13 sierpnia, 13 września i 13 października. To jest po pierwsze, a po drugie ta trzynastka w najbliższą sobotę będzie datą, która przypomina o bardzo dramatycznym wydarzeniu, a mianowicie o zamachu na naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, a było to 13 maja roku pańskiego 1981, a więc w Dzień Fatimski papież swoje życie, czy swoje zdrowie, ale nade wszystko swoje życie właśnie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. On w sposób szczególny jej podziękował za to, że mógł jeszcze po tym dramacie jeszcze przez wiele lat służyć Kościołowi w Polsce, Kościołowi w świecie, a także ówczesnemu światu, światu, który tak bardzo jego kochał, który tak bardzo jego cenił, który tak bardzo jego szanował, a nade wszystko, który tak bardzo jego słuchał. Drodzy Państwo, poza tym też warto zauważyć, że właśnie ten czas, który obecnie przeżywamy, to czas strażacki. Strażacy obchodzą swoje święto z racji świętego Floriana, ich patrona, dlatego też kłaniał się strażakom. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wam, drodzy panowie, czy drodzy państwo, bo strażacy to nie tylko mężczyźni, to także kobiety, żeby wasza posługa była posługą odważną, ale bezpieczną, fachową i zawsze skuteczną. Bronicie mienia ludzkiego, bronicie życia ludzkiego, bronicie zdrowia. To jest tak piękne i tak bardzo ważne zadanie. Wszystkiego najlepszego, a wasz patron, święty Florian, niechaj prowadzi was, niech czuwa nad wami i niech opiekuje się wami i niech strzeże was. Święty Florianie, módl się za nami. Poza tym, drodzy państwo, warto też zauważyć, że dzisiejsza niedziela, to jest to piąta niedziela wielkanocna, zatem coraz bliżej do zakończenia okresu wielkanocnego, być może jeszcze ktoś nie był w spowiedzi wielkanocnej, warto skorzystać z tego przywileju, czy spełnić tego rodzaju obowiązek. Pozostało jeszcze trochę czasu do zakończenia, bo jak wiemy właśnie
zakończenie okresu wielkanocnego nastąpi w ostatnią niedzielę miesiąca maja. Wtedy będzie niedziela zesłania Ducha Świętego i po takiej niedzieli wejdziemy w tak zwany okres zwykły per annum. Ale wcześniej jeszcze będzie niedziela wniebowstąpienia Pańskiego, bo jak wiemy, po zmartwychwstaniu Pan Jezus od razu nie odchodzi do nieba, ale pozostaje na ziemi przez 40 dni. Właśnie w tym czasie ukazuje się apostołom, spotyka się z nimi, ukazuje się wielu ludziom. Także jesteśmy właśnie w takim okresie wciąż chrystofanicznym, kiedy to Chrystus właśnie rozmawia z apostołami, z niewiastami, z ludźmi, a na koniec, o czym doskonale wiemy, ze świętym Pawłem. Kochani, dzisiejsza niedziela na pewno, gdy będziemy w kościele, bądź też gdy byliśmy, to zaserwuje nam następujące słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział: niech nie trwoży się serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego Ojca, a teraz już go znacie i zobaczyliście. Kochani, właśnie usłyszeliśmy Chrystusa, który mówi o sobie. Chrystus bardzo często mówi o sobie, przedstawia siebie. Ubiegła niedziela, pamiętamy, niedziela dobrego pasterza, mówi o sobie, że jest, czy mówił o sobie, że jest dobrym pasterzem, że jest bramą owiec, a dzisiaj mówi nam, informuje nas, przekazuje bardzo ważne informacje o swojej osobie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kochani, jeżeli chcemy iść przez życie bezpiecznie, pożytecznie, odpowiedzialnie i z radością, a jednocześnie z nadzieją na zbawienie, na niebo, to właśnie traktujmy Chrystusa jako drogę, jako prawdę, jako nasze życie. Bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, miesiąc i tydzień, który jest, jak powiedziałem, tak bardzo cudownym, bo miesiącem przede wszystkim miłości i właśnie miesiącem tego wszystkiego, co już przeżyliśmy, bądź też będziemy przeżywali. Zostańcie z Bogiem.